Może ja chwilę wspomnę, bo razem mamy te wspomnienia. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, panie ofiaru, każdego z nas, czego użyć? Panie Marianie, chciałam powiedzieć to na forum, że wszystko co najpiękniejsze zaczęło się u pana. Zaczęła się moja przygoda z piosenką, z poezją. Zaczęła się moja miłość. Moja przygoda to się rozpoczęła wtedy, kiedy cię musiałem po korytarzu MDK-u szukać, żebyś przyszła do tej pracowni. Witamy państwa na spotkaniu po ponad 20 latach. To będzie dzisiaj wyjątkowa opowieść o artyście, muzyku, kompozytorze, a przede wszystkim nauczycielu Marianie Byczkowskim. To będzie opowieść o człowieku, który zarażał nas miłością do muzyki i do poezji. Przyszłam na którąś z prób razem z moją koleżanką licealną, z Ewą Krysian, która się jeszcze wówczas inaczej nazywała. Ewa wyciągnęła mnie na próbę. Wydarzyło to się po festiwalu szkolnym w liceum, który się odbywał. Notabene festiwal piosenki żołnierskiej, więc jakby taki pierwszy prolog przed tym, co się później zdarzyło w moim życiu. Więc przyszłam na próbę. Przyprowadziła mnie, w cudzysłowie oczywiście, metaforycznie mówiąc, za rękę Ewa Krysian. Stanęłam, zaśpiewałyśmy, do dziś pamiętam nawet taką piosenkę, ale nie będę dzisiaj o niej mówiła, może innym razem. I tak się zaczęła nasza znajomość, która przerodziła się przyjaźń. Marian posłuchał mnie i powiedział: dziewczyno, ja cię już stąd nie wypuszczę. I tak to się zaczęło. Pracowałam z Marianem od zawsze w Młodzieżowym Domu Kultury. Bo tam zaczynałam jako mała dziewczynka i tam spotkałam na swojej drodze Mariana. Był to czas, kiedy rozkwitła twórczość Marka Grechuty, Ewy Demarczyk i całej piwnicy pod Baranami. I ja już wtedy, będąc małą dziewczynką, bardzo mocno byłam związana z taką muzyką i z takim rodzajem poezji. I trafił się Marian Byczkowski, który przyniósł na swoje zajęcia Jesienina, Włodzimierza Wysockiego, i to było coś dla mnie fenomenalnego. To była magia i spotkanie się z człowiekiem, który myślał podobnie jak ja. Bodajże 87 rok, no i wtedy zakochałam się w muzyce, którą Marian przedstawiał już tych późniejszych roczników. Te roczniki dawały koncerty w szkole. I po prostu tak się stało, że ja się sama tam do niego zgłosiłam, bo uwielbiałam zawsze śpiewać, zawsze muzyka mnie pasjonowała. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia i chyba obopólna miłość. Był człowiekiem Marian Byczkowski takim, to był taki tata, taki ojciec, przyjaciel, wychowawca. Boże, zaraz ja się popłaczę, przepraszam. Nauczył mnie tego, bo ja zawsze byłam taka zamknięta w sobie, o takiej otwartości do ludzi i wyrażania swoich emocji przez muzykę, i to mnie bardzo ukształtowało również. Takie dawanie poczucia ludziom takiego, no nie wiem jak to określić, ale takiego chyba dobra przede wszystkim. Do Mariana trafiłam dzięki Oli Krupie, to moja kuzynka. Ona mnie tam zaprowadziła, uczyła się w liceum pielęgniarskim, wtedy ja byłam w ogólniaku i przyszłam na pierwsze zajęcia i po prostu już zostałam. Zakochałam się w tym klimacie, zafascynowałam się Marianem, było tam cudownie, po prostu ta atmosfera mnie tak wciągnęła, że ja już wiedziałam, że to będzie miejsce, w którym spędzę wiele, wiele lat, i tak też było. Jak to było, że pan się zajął w ogóle takimi gałganami, jak pan to mówi? To są gałgani sami, prawda? Proszę bardzo. Zawsze mówiłem, że gałgany. Gałgany, straszne, straszne.
Klasy muzyczne pana Mariana Bęćkowskiego, jak na tamte czasy, były dość wizjonerskim pomysłem. Wiemy, że program do nauczania, do tych klas został stworzony nie tylko przez pana Mariana Bęćkowskiego, ale również przez panią Renatę Chrzanowską-Sosin, pana Andrzeja Kwiczałę, panią Urszulę Kosik, ówczesną dyrektor szkoły podstawowej nr 4. Nie był to taki prosty proces, bo musiały być one również zatwierdzone przez kuratorium, więc myślę, że był tam włożony ogrom pracy. Nam udało dotrzeć się do archiwów w szkole podstawowej nr 4, więc miałyśmy możliwość całkiem niedawno zobaczyć, jak to wyglądało. I naprawdę to, co to była duża praca wykonana, a to, co nas tak, to, co się powtarzało wielokrotnie w tym programie, o czym wtedy mówił pan Marian Bęćkowski, to właśnie chodziło o to uwrażliwianie na muzykę. Mariana poznałem w trzeciej klasie. To było takie typowe zjawisko, bo zostałem zaproszony jako jeden z nielicznych, bo strasznie głośno zawsze śpiewałem na lekcji muzyki. I zostałem zaproszony do tak zwane przesłuchanie, można to powiedzieć, żeby pokazać, czy coś potrafię, czy nie potrafię. I Marian zauważył taką iskierkę w tym, co robię, i może i dlatego dostałem się do klasy, bardzo jakby teraz wspominając ten fakt, można powiedzieć, że jestem zadowolony. Nawet więcej jak zadowolony, bo to było dla mnie niezwykłe przeżycie. Klasa muzyczna ogólnie, bo jak można było podsumować, 8 lat, które spędziliśmy. Dużo przyjaciół. To nie tylko koledzy, koleżanki, to przyjaciele wszyscy byli. Ale największym tym przyjacielem, który łączył to wszystko w jedną całość, to był właśnie Marian. Bycie w klasie muzycznej i spotkanie pana Mariana na swojej drodze było no nie tylko wielką przygodą, ale też takim darem, którego no nie da się no w jednych słowach opisać. No był naszym nauczycielem, ale był też przyjacielem. No sprawił, że to nasze dzieciństwo, a później te lata młodzieńcze były na pewno bogatsze. Rozkochał nas w muzyce, którą może też nie każdy rozumiał, bo tak naprawdę młodzież w wieku, czy tam dzieci w wieku 10, później młodzież w wieku 10 lat, raczej no, mało kto słuchał takiej muzyki, mało kto wiedział, kto to jest Marek Grechuta, czy Bułato Kudżawa, a on jednak nas tego nauczył, nauczył nas tej wrażliwości, patrzenia na tą muzykę, na poezję. Pana Mariana poznałam na początku lat 90., jak utworzyliśmy w Zespole Szkół Zawodowych klasę o profilu muzycznym. Tak się stało, że ja miałam w obowiązkach kierowania tym kształceniem i w związku z tym te nasze relacje z panem Marianem były takie robocze, bliskie, bo tego wymagała współpraca. I powiem tak, że nim się już zaczął rok szkolny, to pan Marian zaczął zabiegać o rzeczy bardzo ważne, ale ja to teraz widzę dopiero. A on już wtedy miał taką wizję i mówi tak: pani dyrektor, musimy zwrócić uwagę na nauczycieli. Bo prawda to jest taka, że pewnie, że kształcenie muzyczne nie jest najważniejsze, ale ci ludzie, ja bym tak chciał, wie pani, żeby ci ludzie, co będą uczyli, chociaż trochę mieli takich tych emocji, takich muzycznych w sobie, żeby,
a tylko po to, żeby rozumieli to młodzież. Bo przecież program to był napisany przez pana Mariana Będźkowskiego i my realizowaliśmy jego program i to już jest duży jego sukces. I to mnie wtedy tak zainspirowało, sobie myślę, Boże, taki człowiek, a tak mądrze myśli. No i tak powoli rozpoczęliśmy współpracę. Bardzo też zwróciłam uwagę na coś takiego, co się może mniej, może bardziej, ale na pewno się zdarzało, to olbrzymia empatia pana Mariana do młodzieży, do swoich uczniów. I to było coś takiego, na co patrzyłam naprawdę z zachwytem. Facet, nie nauczycielka, jak zwykle, bo to jest w naturze kobiet, taki opiekuńczy, o wszystkich się martwił. W ogóle bardzo dobrze znał swoją młodzież, bardzo dobrze znał ich problemy. I muszę nieskromnie powiedzieć, że wielokrotnie z tymi problemami do mnie przychodził. Przychodził do gabinetu, siadał przy stoliczku i mówi: pani dyrektor, jest problem. I wyłuszcza. Ci ludzie się do niego ogarnęli. Ja już nie mówię o tej starej gwardii, która tam z nim zaczynała, była mu wierna, ale też garnęli się do niego zupełnie nowi ludzie. Czyli on tak jakby wysyłał jakieś fajne fluidy, jakiś magnes miał i tych fajnych młodych ludzi przyciągał. Powiem wam tak, to był talent. Marian miał talent do wyłuskiwania talentu. On miał nosa, że można z tych młodych ludzi wyciągnąć piękne rzeczy. Potrafił ich ułożyć, ustawić. Jak prawdziwy nauczyciel, taki prawdziwy pedagog postawił na integrację młodzieży. I tak, i z klas technicznych, gdzie to taki mechanik czy coś będzie tam śpiewał tak z reguły, nie? Już nie wspomnę o liceum medycznym, zrobił nabór, stworzył sobie grupę i z tymi ludźmi pracował. I to było coś wspaniałego, ta integracja taka właśnie w tej szkole. Kiedy ja spotkałam pana Mariana, no to było dawno temu, w szkole medycznej, tak. I szczerze powiem, że właściwie nie wiem, jak to się stało, że trafiłam na przesłuchania. Bo ktoś mnie tam wciągnął. Teraz nie wiem, czy starsza koleżanka, czy to było po prostu nagłaśniane, nie mam pojęcia, natomiast pamiętam tą salę koło auli. Głębiły się tam tłumy ludzi, pan Marian przesłuchiwał wszystkich. No, nie wiem, i przesłuchiwał w bardzo ciekawy sposób, bo dał nam do prześpiewania piosenkę w języku rosyjskim. Jeszcze się wtedy uczyłam tego języka, więc jakby dla mnie nie było problemu przeczytać cyrylicę. I tą piosenkę zaśpiewałam. No, później, jak się później okazało, zachwyciłam pana Mariana językiem rosyjskim i zostałam przyjęta do zespołu. Tam też zaczęła się moja przygoda z panem Marianem. Tam stawiłam pierwsze kroki, a później też nie wiem, w jaki sposób trafiłam do Domu Kultury Kolejarza. Kontynuowałam moją historię z panem Marianem właśnie tam. Najwięcej wspomnień mam z tego okresu i ze współpracy z panem Marianem z Domu Kultury Kolejarza właśnie. Bywa, że błazen znudzony dworskimi do knajpy zajdzie i urżnie się setnie, a nad głowami motłochu i panów prorocze niebo błyskawica przednie. Nie wierzą w znaki, którzy naznaczeni do małych waśni, do wielkich wojen. Błazen jak błazen uśmiechnie się szpetnie, bo tylko błazen czuwa nad spokojem. I to był człowiek z pasją. Znał też swoje miejsce i mnie też inspirowało, tak może tak zwracałam uwagę, może jako kobieta, że jak były te koncerty, imprezy, cokolwiek, to pan Marian elegancko w garniturze i wszyscy ubrani jak trzeba, nie? A czy to nie jest wychowanie? Takie rzeczy się wpaja.
a on to wiedział, czuł i realizował konsekwentnie. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo wartości tu wniósł do nas. Ja jestem szczęśliwa, że pracowałam z panem Marianem. Myślę, że też się od niego dużo nauczyłam. Po przemyśleniu, po latach, że jego wizja to była taka wszechstronnego wychowania. On pracował ku przyszłości, tak bym to powiedziała, ku przyszłości młodzieży oczywiście. On przygotowywał do tych różnych ról, które w życiu później trzeba podjąć i działać. Pan Marian kochał młodzież i to było widać w każdym geście. Był surowy, gdzie trzeba, wymagający, ale naprawdę kochał młodzież. Pracował z pasją i z tego kontaktu z młodzieżą w zasadzie czerpał też wielką, dla siebie dużą satysfakcję. Był szczęśliwy. I tak jest to człowiek naprawdę, któremu bardzo, bardzo dużo zawdzięczamy. No przedtem młodzież, bo taką miał ideę życia, był nauczycielem. Jeździliśmy na różne festiwale. Ja jako pierwszy, to mój festiwal to był, jak byłam z klasą muzyczną właśnie jako opiekun festiwalu w Kołobrzegu, festiwal piosenki żołnierskiej i wtedy zobaczyłam ten festiwal od kuchni. No to jest przygoda życia. Potem oczywiście festiwale piosenki kolejowej, ponieważ funkcjonowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza. Jeździliśmy salonkami po Polsce, jak królowie. Bawiliśmy się, oglądaliśmy różnych twórców, różnych wykonawców. Czas niezapomniany, czas taki, który zostaje gdzieś tam zawsze i na zawsze. No tak, myśmy bardzo dużo wyjeżdżali. Już wtedy jako klasa podróżowaliśmy bardzo dużo. To była ta taka dodatkowa fajna strona bycia w tej klasie, bo te wycieczki i biwaki, które gdzieś tam się po drodze nam przytrafiały, to była wielka frajda dla nas. Inne klasy tak dobrze nie miały jak my, bo myśmy cały czas, i gdzieś tam oczywiście też jakieś zwolnienia z lekcji temu towarzyszyły, co oczywiście było dla nas wielką frajdą i zawsze jakieś tam wytłumaczenie mieliśmy. Byliśmy też troszeczkę przez to traktowani bardziej pobłażliwie przez innych nauczycieli, że jesteśmy klasą muzyczną, że jakby dobra, oni to wrócili dopiero co z jakichś występów czy z jakichś koncertów, no to można tutaj ich lżej potraktować. Jednakowitoż sami, jak dwie krople z jednej chmury, strzeleni papierami, strzeleni przyciskami, że nie poznasz, kim jest który. Kto wam dał życie? Ludzie z papieru, z sercem z gazety wycięty. Kto wam dał twarze? Ludzie z papieru. Wytyczne argumenty. No zaczęło się najpierw od takich koncertów. Zresztą koncertowaliśmy wszędzie. W Stargardzie, na różnych uroczystościach, festynach, mniejszych, większych, w szkołach, w domach kultury. Jeździliśmy także na festiwale, ale już tak nie były to takie może częste wyjazdy, no ale z tego co takie najbardziej, które mi utkwiło i najbardziej chyba zabawne, to były kolejarskie rytmy w Zbłoszynku chociażby. To były też takie przygody, bo jeździliśmy całą ekipą. Co jeszcze utkwiło? Jeszcze chyba takim najciekawszą rzeczą, która tak się wydaje mi się, że się przytrafiła, to kiedy nasza koleżanka Sylwia Lewandowska dostała się na spotkanie zamkowe w Olsztynie, pan Marian zabrał całą ekipę, dał nam możliwość pojechania z nią i jakby kibicowania jej na tym festiwalu. Nie wiem, jak on to zrobił. Dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Wprowadził nas tam na ten koncert, także to była dla nas też wspaniała lekcja. No też dzięki koleżance, która osiągnęła taki sukces.
Także to takie było, no, tak najbardziej mi chyba utkwiło w pamięci, mówię, ten Olsztyn. Przepiękny koncert i przepiękne wrażenia. Ale co mnie tak najbardziej, że tak powiem, z Marianem związało, to wyjazd do Kołobrzegu. To był wtedy już Arsenał w Kołobrzegu, bodajże 92 rok. Nie mam pamięci do dat, ale widocznie tak chyba musiało być, że ta data mi utkwiła w głowie. No i wygrana brązowa nutka. Wtedy to był, no, dla mnie taki mały sukcesik, że tak powiem. No i było wspaniale. W ogóle ludzie, których poznałam dzięki Marianowi, to po prostu, to są cudowni ludzie. To są ludzie tak empatyczni, tak po prostu dobrzy, że życzę każdemu, żeby na drodze swojej życiowej, nie wiem, zawodowej spotkał takich ludzi jak ja, dzięki Marianowi Bęćkowskiemu. Tak dalecy, jak najdalszy w świecie wschód, tak samotnie i rozłączni, tak pozornie umiejący czasem rzucić kilka podgrzewanych słów. Bez gwarancji na wypłatę odszkodowań po tej smutno-śmiesznej wojnie, którą jest nasza miłość. Wciąż żyjemy, jakieś słowa bełkoczemy, by ich kitem zlepić ściany pękniętych sześć. Pytam, po co mamy ciągnąć sprawę dalej, gdy nie w porę nam się zdaje nawet szept. Między stołem a komodą, między łóżkiem a podłogą, gdzie nas nie ma, bo są bardzo ważne bzdury. Marian był człowiekiem, który się nigdzie nie spieszył. On miał tam swój marsz i swoje myśli nieuczesane, z których czerpał piękne rzeczy. A teraz z innej beczki powiem wam. Wiecie, co było atrybutem Mariana? Na pewno nie. Jego torba. Magiczna torba. Tak jak Piotruś w Krakowie nosił kapelusz, skrzyneczki, to Marian nosił torbę magiczną, a w tej torbie oprócz kwitów miał zawsze piwo. Głupie mrzonki o pałacach pośród chmur. Pytam, po co mamy ciągnąć? Wypadę właśnie do Wirowa i pierwszy raz może w życiu gotowaliśmy zupę. Znaczy, no przynajmniej ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu gotowałem zupę. Pierwszy taki duży gar, nie wiem, ze 30 litrów on był. Pierwszy raz gotowaliśmy całą zupę dla całej grupy. Siedzieliśmy w kupie właściwie w jednym małym pomieszczeniu i każdy coś robił. Każdy miał jakieś zajęcie. Nie było, że ktoś czegoś tam nie robił, nie? Wszyscy właściwie byli zajęci i wszyscy coś tam robili. No i wspólne kanapki, wspólne wszystko po kolei, nie? Także, no... Marian wesoło zawsze podchodził do tego, nie? No jak nie wiesz jak, no to zrób tak. I zawsze podpowiadał, zawsze jakoś przy okazji na anegdotkę powiedział, nie? Albo z tymi pomidorami, to mi się kojarzy to czy tamto. I zawsze było tak, że zupa była z anegdotką, jedzenie było z anegdotką, posiadówa była z anegdotką, ognisko było z anegdotką. Każda jakby forma bycia z Marianem zawsze była wesoła. Nigdy nie byliśmy smutni. Nawet jak nogę miał w gipsie, to zawsze potrafił zażartować i zawsze, jak byliśmy u niego w szpitalu, Marcin! Mówił do Marcina Dęgi. Marcin! Ty zagraj coś tam, kurczę. A akurat żeśmy przynieśli organy. No to żeśmy w szpitalu urządzili koncert mały. No i to takie zawsze było wesoło. Chciałbym znowu powrócić do zasad, jakie obowiązywały u pana Mariana, bo tych zasad było w sumie dużo. Na przykład zasadą taką było, że kto zaczynał w zespole, to przychodził, siadał w kąt i słuchał.
Słuchał, kiedy pan Marian go wezwie i każe mu zaśpiewać, to w końcu zaśpiewa, ale tak to słuchał, uczył się słuchając. Siadał w kącie, ja pamiętam też długo siedziałem najpierw, żeby się nasłuchać. Z pół roku co najmniej siedziałem, no, a potem doszedłem, to się okazuje, że śpiewam, ale cały czas jestem ściśnięty, mam zaciśnięte oczy i tutaj mam ścisk ostrzeń, już to wszystko jest takie, nie bardzo, no wszystko, no, ale potem pół roku, potem zacząłem się to wszystko otwierać, dzięki temu, że właśnie od starszych kolegów, koleżanek uczyłem się. Myślę, że Marian generalnie był takim naturszczykiem, czyli człowiekiem, ja w ogóle lubię takich ludzi, później już w pracy się przekonałam, że fajnie się pracuje z takimi ludźmi. Oczywiście miał swoją wiedzę, wiedział sporo, biorąc pod uwagę z perspektywy czasu, jak się rozwinął proces kształcenia w zakresie emisji głosu, to były to prawdziwe podstawy. Niemniej to on nas nauczył, a przede wszystkim wskazał młodym ludziom, gdzie się znajduje przepona i jak jej używać. Bardzo dbał o kulturę słowa, o dykcję, o końcówki. Bardzo dobrze pracował z nami i uczył nas, jak się obejść z mikrofonem, bo to jest takie narzędzie, które może i pomóc, i zaszkodzić. Więc ta praca też tutaj od strony technicznej tak wyglądała. Od strony merytorycznej oczywiście pilnował czystości dźwięku, musieliśmy śpiewać czysto. Pilnował dykcji, jak już wcześniej powiedziałam. No i najpiękniejsza rzecz, która mi utkwiła, to praca nad tekstem, czyli nad interpretacją, czyli nad empatią w tekście, nad odczuwaniem, nad przekazaniem prawdy, którą zawiera tekst. I rzecz też jeszcze do tego zasadnicza, wybierał bardzo mądre, bardzo piękne teksty, bogate w treści ponadczasowe. I to jest jego wielki i sukces, nazwałabym to, w pracy z młodzieżą, bo to nie były też łatwe lata i czasy. I my żeśmy troszeczkę szli na przekór, bo i śpiewaliśmy Bułata Okudżawę, ballady i Żanny Biczewskiej i Wysockiego, które może niekoniecznie cieszyły się taką popularnością w naszym kraju. Jakim był nauczycielem? Na pewno był wymagającym nauczycielem, ale on no, miał swoją wizję. Gdzieś tam wierzył w to, co robi i za wszelką cenę chciał wyciągnąć właśnie z nas te talenty i no, był bardzo konsekwentny w tym i czasami łzy poleciały, bo musieliśmy śpiewać 15 razy ten sam utwór i cały czas to nie był ten dźwięk, albo cały czas to nie była ta interpretacja. I gdzieś tam oczywiście mieliśmy momenty zwątpienia, natomiast no, to był jego sposób na pracę i ja dzisiaj wiem, że to, że śpiewałam milion razy modlitwę Bułata Okudżawy, on mi powiedział, wiesz, tak naprawdę ty śpiewasz milion razy, a i tak jeszcze nie śpiewasz tak dobrze, jakbym chciał, żebyś zaśpiewała i ty też sama to pewnie czujesz. No i tak faktycznie było. Tak te próby się odbywały, że tam myśmy wtedy mówili, Boże, ja znowu śpiewam ten sam utwór w kółko. Ale my na tym się w ten sposób uczyliśmy. Właśnie, to jest nauczyciel, którego bym określiła przez duże N. Nauczyciel, pedagog przez duże P. Nie znam osoby, która miałaby kontakt z panem Marianem, która mogłaby powiedzieć o nim nic innego, jak tylko w takich superlatywach. Właściwie to nie słyszałam nigdy od nikogo nic złego na temat jego jako człowieka, jako pedagoga. Także był ogromnie surowy. Muszę powiedzieć, że parę razy popłakałam się na zajęciach. To, co wcześniej opowiadali inni przedmówcy przede mną, faktycznie. No, ale to były łzy takiego, jakby to powiedzieć, to były słowo. Takiego łzy przejścia. Jak ciężko jest patrzeć w te szyby podłużne. Kobiety półsenne róż z twarzy strzepują, a obok posępni przechodzą podróżni. Za nimi jest pejzaż, wojsko maszeruje. W pejzażu są stoły, na stołach jest wino. Przy stole dziewczyna, w dziewczynie jest śmiech,
a w śmiechu jest smutek, a wszystko jak w kinie, w tych szybach podłużnych w dziewczynie jest śmiech. Oj, z Marianem to była ciężka praca. Za każdym razem można powiedzieć, że się nie wyżywał. On chciał wydobyć to największe cudo, które się znajduje w nas wszystkich. Nie jestem może pierwszy, nie ostatni, z którego wydobył te wszystkie piękności i ten głos. Natomiast no, potrafił podejść tak do nas i zakręcić nas. Właściwie można było, że obrócić nas kilkanaście razy nawet wokół siebie, że te elementy, które chciał z nas wydobyć, w końcu wydobył. Oj, próby były ciężkie, żmudne, śmieszne, działo się wiele. Nosiliśmy książki na głowie, książki na brzuchu, były próby na leżąco, na stojąco, były no, prześmieszne sytuacje. Oczywiście przepona była najważniejsza i oddech. Działo się mnóstwo ciekawych, naprawdę wspaniałych rzeczy. Mieliśmy wspaniałe pomysły, mieliśmy fantazję przede wszystkim. Byliśmy kreatywni, byliśmy młodzi i kreatywni. Jak trafiłam do Mariana, to postawił mnie przed mikrofonem i no, mówi, no to coś powiedz. I ja zacząłam ten mikrofon i po prostu mnie sparaliżowało, ja się w ogóle nie mogłam odezwać, więc on mówi do mnie, krzyknij, Jagódko, gdzie jesteś? Próba moja pierwsza to była taka, Jagódko, gdzie jesteś? I tak to trwało pół roku. Po pół roku, jak się wydarłam, to Marian do mnie powiedział, Gocha, jaki ty masz super głos. No to ja wtedy do niego odpowiedziałam, Panie Marianie, odwróciłam się zawstydzona i usiadłam. I tak się zaczęło chyba moje śpiewanie od tego krzyku, Jagódko, gdzie jesteś? I jak sobie tak myślę, to ta Jagódka też tak mi gdzieś w głowie tam. No ale teraz potrafię się wydrzeć dzięki temu. Bardzo mam donośny głos, nie mam problemu z tym. Próby odbywały się w Domu Kultury Kolejarza. Ja pamiętam, że nasz cały tydzień wyglądał w ten sposób, że myśmy wracali ze szkoły, rzucaliśmy tornister, gdzieś tam w biegu obiad i kierunek Dom Kultury Kolejarza. Tam się odbywały próby i tam spędzaliśmy czas do samego wieczora. I te próby polegały też na tym, że to nie my cały czas próbowaliśmy, bo często to były próby indywidualne, były też grupowe, bo mieliśmy najpierw zespół wokalny, a później gdzieś tam zaczęły się rozwijać te talenty solowe, powiedzmy, i wokalne. Natomiast dla Mariana Bęćkowskiego bardzo ważne było to, i on cały czas też to powtarzał, że my się uczymy sami od siebie. Czyli my siedzieliśmy przez ten cały moment próby i słuchaliśmy tego, jak próbują inni. I często byli to nasi dużo starsi koledzy wtedy, bo my byliśmy w podstawówce, potem na początku szkoły średniej też, bardzo intensywnie, ale na tych próbach pojawiała się Zofia Ławrynowicz, pojawiała się Celina Gładysz, pojawiał się Krzysiek Gładysz, Ania Baś, Ola Krupa, to byli nasi koledzy, sporo starsi wtedy od nas, oni nam bardzo imponowali i my z wielką chęcią i takim zachwytem obserwowaliśmy to, jak oni już są pięknie rozwinięci, jak interpretują pięknie utwory Bułata Okudżawy czy innych polskich wielkich artystów. I to nas bardzo fascynowało i nam się to kompletnie nie nudziło. Myśmy w ogóle nie mieli takiego poczucia, że my jakoś tracimy czas tam. Jedna interpretacja jemu nie wystarczała. Zazwyczaj to było tak, że tych interpretacji on wymagał od nas nawet kilkadziesiąt. I zawsze tą jedną, jedyną, może nie tą ostatnią, ale którąś tam z kolei mówił, że to jest ta właśnie ta, którą wykonałeś najlepiej. Później nas uświadamiał w tym, że pamiętasz tą dziesiątą, a to już była 15 czy 16 interpretacja. Ta dziesiąta, pamiętaj, tam w tym miejscu ty śpiewałeś tak, tak i tak. Ty musisz wykonać ten utwór w danym momencie właśnie w ten sposób. Pewna pani na Marszałkowskiej kupowała synkę z groskiem. W towarzystwie swego męża, ponurego draba,
Wychodzą ze sklepu pani w sloch, w ksyk i w lament. Mężołów, wobec jego strasznie zabrał! Mąż był wysył, zędnik przetarł mgłę w okulazę i mówi: rzeczywiście, coś skacze po trotuazę. Czy to zaba, czy też nie. W każdym razie, ja zainteresuję się. Zaraz zadzwonię do Czesława, a Czesław niech zadzwoni do Szymona. Nie wypada, żeby Warszawa była na takie coś narażona. Dzwoni mi i po 3 latach wreszcie schwytano zabę koło Nowego Świata. A żeby sprawa zaby nie odesła w mglistość, urządzono historyczną uroczystość. Ustawiono trybuny, spędzono tłumy strzelców i federastów, słowem całe miasto. Jak się spojrzy z perspektywy tego, co my robiliśmy, to wydawało mi się zawsze, że Marian nie chce grać. On chce, żebyśmy my grali i my wykonywali ten utwór. Że to my wykonamy cały utwór, on zagra tylko jeden dźwięk. Wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa pozbyliśmy się zabiego bezeceństwa. Panowie, do góry głowy i szyje, a społeczeństwo rzeczywiście. Dobrze, że tę zabę złapaliście. Uważam, że Marian to wspaniały nauczyciel, prawdziwy przyjaciel, którego zawsze chyba będziemy mieli w pamięci, ja na pewno, ale ci, co byli blisko niego, to na pewno będzie z nami gdzieś tam. Także człowiek warty wspominania i mam nadzieję, że zawsze Stargard będzie o nim pamiętał. Zawsze gdzieś tam w mojej głowie było to, że nigdy za życia Mariana taki koncert się duży nie odbył. I byłam bardzo szczęśliwa, ja już wtedy z perspektywy trochę innej, bo pracując w urzędzie jako dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, to jest taka długa nazwa tego wydziału, trafiły do mnie dziewczyny, oczywiście, które doskonale znałam od pana Mariana. I dziewczyny zaproponowały, że z taką propozycją się najpierw zgłosiły do budżetu obywatelskiego. To był projekt złożony, on niestety nie wygrał. Ale później postanowiliśmy, że to będzie tak fajne przedsięwzięcie, że na to się muszą po prostu znaleźć pieniądze w mieście. Żeby gdzieś przypomnieć tą sylwetkę, która w moim odczuciu zrobiła ogromnie dużą pracę dla miasta. Bo spod ręki pana Mariana wyszło wiele wspaniałych osób i to nie tylko są muzycy i wokaliści, ale to są ludzie, którzy gdzieś w tej kulturze mimo wszystko, mimo innych zajęć zostali. Gdzieś tą kulturą są związani. Mam na myśli właśnie Stowarzyszenie Bemol między innymi, które gdzieś tą ideę Mariana i tej działalności muzycznej kontynuuje. I tak się zrodził pomysł i od pomysłu, a że Bemol to jest takie stowarzyszenie, które jak coś powie, to już zrobi zawsze na najwyższym poziomie, bez względu na koszty i w cudzysłowie mówiąc ofiary po drodze. I doszło do koncertu, fantastyczne wspomnienie. Też powiem szczerze, że długo się zastanawiałam, bo oczywiście miałam propozycję w nim wystąpić, ale chyba nie miałabym tyle odwagi, żeby po takim czasie gdzieś spróbować coś zaśpiewać. Chociaż śpiewam w domu, nie ukrywam, bo śpiewam z moimi córkami i to sprawia mi wielką przyjemność. Tęsknię bardzo za tym czasem tęsknię. Pachnie wnętrza, zielono oka, nachyl się nad moim życiem. Pan włosa, białkiem. To było ogromne wydarzenie i coś wspaniałego. Zagromadziliśmy się całą ekipą. Chyba nikt nam nie odmówił udziału w tym koncercie z uczniów pana Mariana. Wszyscy byli tak zafascynowani tą sprawą. Próby trwały bodajże rok. I myśmy się sumiennie co tydzień spotykali. Ćwiczyliśmy te rozśpiewki pana Mariana. Jola lojalna, Jola nielojalna, do dzisiaj pamiętam. To tak. Bardzo sumiennie i powstał z tego wspaniały koncert. Idzie diabeł dobranoc, mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie.
przyszło nam żyć. Na piecu gdzieś mieszkają lotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić. To był koncert pamięci Mariana Będźkowskiego, który ja będę pamiętała bardzo długo. Wspaniałe przeżycia, wspaniałe próby, wspaniali ludzie. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Był pomysł śpiewania solówek, ale w końcu stanęło na tym, że ja i Ania Baś zaśpiewałyśmy w duecie piosenkę Gadu, Gadu, Gadu i powiem tak, że wyszło wspaniale, przynajmniej z obserwacji późniejszych, jak oglądałam filmik, to mogę powiedzieć, że w ogóle wszyscy artyści, bo mogę tak już naprawdę powiedzieć, że artyści Mariana Będźkowskiego wypadli wspaniale na tym koncercie. Naprawdę. I strzeże nas księżyca owa, by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to tysiące, tysiące. Tak samo jak ten tłum na rynku. Sam koncert. Odbieram w bardzo takim, jak to powiedzieć, troszeczkę czegoś mi brakowało jeszcze w tym koncercie. Było dużo utworów Mariana, natomiast no brakowało mi jego. Pan Marian to była osoba, którą mogłabym określić dwóch słów, ale dla mnie osobiście jako mentora. Człowiek, który zmienił absolutnie mnie samą i mój światopogląd, a przede wszystkim kształtował moją psychikę tak, że uwierzyłam w siebie. Trudno mi o tym mówić, bo no, generalnie dzięki niemu stało się w moim życiu to, co się stało później, czyli mogłam kontynuować, rozwijać siebie, mogłam w ogóle wyjść do ludzi, mogłam działać w branży, która dla mnie była niewyobrażalna, że kiedykolwiek wyjdę na scenę, że kiedykolwiek będę mogła opanować tremę, że w ogóle będę mogła cokolwiek takiego robić. Ci, którzy mnie znali, wiedzieli, że ja generalnie byłam introwertyczką, nigdy nie mówiłam za dużo i stałam gdzieś tam na uboczu, więc to było coś nieprawdopodobnego, że potrafił jednym słowem, nawet bez słowa, jakby uruchomić w człowieku coś takiego, że chciało się coś zrobić, chciało się być kimś. Miał takie słynne powiedzenie, pamiętam, śpiewajcie do gwiazd. I te gwiazdy właśnie tak w nas tworzył. Dzisiaj właśnie o tym myślę, to stwierdzenie jakby do niego przylgnęło. I budził w nas takie dążenie do gwiazd. Każdy z nas, każdy, kto dotknął Pana Mariana, w życiu coś osiągnął. Wpływał, to on tak wpływał, ja nie wiem jak to określić, przeźroczyście. On wpływał tak, że my nie mieliśmy świadomości, przynajmniej ja nie miałam świadomości, że zostanę tak ukształtowana. Wnikał w nas, po prostu tak przenikał, kreował. To było coś niesamowitego, ponieważ on jakby takimi warstwami przez te lata kształtował nasz charakter, nawet sposób, nie wiem, zachowania się gdziekolwiek, w jakichś miejscach publicznych. I dopiero po latach do mnie to dotarło, że jestem, oczywiście dzięki jeszcze moim rodzicom, bo to absolutnie, to jest też ich zasługa, ale tu jest duży też sukces Mariana Będźkowskiego. I dobrze, że taki Marian istniał i jest
wartością dodatnią dla naszego miasta. Możliwe, że nie byłoby spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję i echa spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję, które wiele lat były w Stargardzie. Możliwe, że nas by nie było, może byłybyśmy księgowymi i puściłybyśmy stormami miasto w tym mieście. Żyje w nas oczywiście, bo i wspominamy go, ale też oddajmy mu to, że zasiał w nas to ziarno poezji, a może odkrył, może zawsze je nosiliśmy, bo to też, tak jak już wspomniałam, działało też na tej zasadzie, że myśmy sobie dawali nawzajem. Myśmy brali od niego, ale on brał też od nas. I to była taka piękna, wspólna wymiana. I często wracam do tych wspomnień i później to zaważyło też na moim życiu. Ja jako dziecko chciałam i śpiewać, i być artystką, i uczyć. Ja zawsze powtarzam, że mam to szczęście, że spełniłam obie pasje mojego życia, i jedną, i drugą. I myślę, że też się przyczynił w jakimś tam stopniu takiego przewodnika, nauczyciela, który właśnie zasiał, odkrył, zostawił, dał, a resztę już zrobiliśmy sami. Z tym swoim potencjałem i z tym, co nam dał. To była niezwykła osobowość i niezwykła postać. Myślę, że takich ludzi jest bardzo niewiele. On nigdy nie liczył godzin, nigdy nie liczył czasu, jaki spędzał z nami. Traktował nas jak swoich przyjaciół, bardzo wszystkich nas lubił. I w każdym z nas umiał odnaleźć to coś. To być może na pierwszy rzut oka coś, co wydawało się, że my tego nie mamy, my tego nie potrafimy, my tego nie umiemy, ale później jak wybierał nam nawet repertuar, ja pamiętam, że przez kilka lat śpiewałam u Mariana Wańkę Morozowa i dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że ta piosenka rzeczywiście była dla mnie idealna i gdzieś tam cały czas, jak ją sobie słucham, to tak myślę, że ona jest taka moja właśnie. I tak wszystkie piosenki trafiały do ludzi. One były wybierane pod naszą osobowość, pod naszą wrażliwość. Tego zresztą nas uczył. Nauczył nas bardzo dużej wrażliwości. Nauczył nas pokory, nauczył nas szacunku do widza bez względu na to, kim on jest. Zawsze mówił, nawet jak śpiewacie do kotleta, to jest widz i jemu się należy szacunek. I to myślę, że to nam też wszystkim towarzyszy, wszystkim dzieciom Mariana. Będę go zawsze mile wspominał. Był super facetem, podejrzewam, że gdzieś tam tworzy sobie spokojnie, spaceruje gdzieś tam z tą swoją nieodzowną torbą. Marian był na pewno wizjonerem. Marian poświęcił się swojej pracy i swojej pasji do końca. Marian był dobrym człowiekiem. Marian właściwie, no tak jak ojciec, przytulił, pocieszył, zagadał, co cię męczy zawsze. Także więcej niż przyjaciel, to był drugi ojciec. Taki tata, przyjaciel, dobry człowiek. Thank you.
Szanowne panie, szanowni panowie i wy, ale wiecie co was myślę, nie? Myślę, że was kocham wszystkich. I tak zawsze było, nie? Tam trochę było różnie. Ja nie chcę żadnych przemów tutaj robić, bo byłoby to pewnie niesensowne. Wszystko, co chcieli powiedzieć o tym, co się działo, to oni już powiedzieli. Oni, ci młodzi ludzie powiedzieli. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy się. Każdego z nas, czego użyć brak. Mędrca obdaruj głową tchórzową.